Dobrze, moi drodzy, ja chyba działam, więc wracam na scenę główną i za momencik będziemy działać dalej. Damy tylko ludziom dosłownie sekundkę, żeby się odświeżyli. Jeśli jakimś cudem Twitch załaduje im reklamy, to żeby mieli okazję je przeczekać. Jak będziemy się już słyszeć, to czekam na komendę od was na czacie. Bo właściwie ja też zrobię sobie refresha, bo tu nigdy nic nie wiadomo. I mam nadzieję, że od tej pory będziemy już działać poprawnie. Bez dropów klatek. Ja muszę sobie wyrobić... no, preset był, już działa. Dobra, to skoro już się tam poresetowaliście, bo zakładam, że mieliście na to odpowiednio dużo czasu, to ja wracam do grania. I tak, cześć pan Atreses, dzień dobry. Czekajcie, ja poczekam najlepiej na potwierdzenie, że działa. Działa, dobrze. Bo Atreses coś tam narzeka i marudzi. Jestem bardzo ciekaw tego, jak już to przejdzie w gameplay. Mamy w ogóle na czacie ludzi, którzy ogrywali Residenta 2 oryginalnego, starego? Ja w ogóle nie wiem, czego się spodziewać. Czy oni może pododawali coś zupełnie nowego, czego nie było wcześniej? W sensie, wiecie, to jest naprawdę dobrze zrobiony remake, to widać na pierwszy rzut oka i tu się mogło dużo zmienić w stosunku do oryginału. Ale, no wejdźmy. Smooth, piękny ceteś, no dokładnie. Już widzę, że nie gubi klatek teraz. Mr. Pablo, Moonlighter, to jest nie, to nie jest polska gra. To nie jest polska gra, przepraszam. Europejska jakaś, ale Moonlighter. Dobra, mamy zbadać sklep. No, słyszymy szarpanie się gdzieś. Latarka działa naprawdę spoko. O, jest koleś ugryziony wyraźnie. Don't move. I'll be back for you. Pokazuje mi tylko wnętrze. A we wnętrzu... strasznie fajne jest to, że można chodzić w miarę szybko, ale wiecie, można też spowolnić. Iść krok po kroczku. Są w ogóle butelki po prawej stronie. Nie wiem, czy nadepnięcie ich sprawi, że wyda się dźwięk i spłoszę cokolwiek tam jest na końcu. Weź mi fajki przy okazji. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir, I got this. Nie, nie masz tego. No i właśnie. Ta nicość w oczach. Ale ja mam broń faktycznie, dobra. Zawsze w banie, nie? Zawsze w banie. Znaczy one giną też od strzałów w ciało, ale... strzały w głowę są znacznie skuteczniejsze. Dobra, wygląda na to, że już nam nie wstanie. Temu panu już nie mogę pomóc. Szukam jakichś elementów interaktywnych gdziekolwiek. O, jest kluczyk. To jest normalny poziom trudności. Ja właściwie zawsze gram za pierwszym razem na normalu. Dostaliśmy klucz do storage roomu. Wkładamy go do ekwipunku. Możemy go sobie obejrzeć, obrócić z każdej strony, ale dziwny kolorek tu złapało. Niebieski i zielony gdzieś odbija.
Miss Oil, tak pewnie się nazywa ta sieć stacji, na których się teraz znajdujemy. Plakaciki już nigdzie takich nie ma, nie? Jak jeszcze pojedziesz gdzieś do mechanika, gdzie tam nie za bardzo zmieniali wystrój od 20 lat, to jeszcze zobaczysz tego typu rzeczy. A teraz może na tapecie w komórce. Dobra, tu nic więcej chyba nie ma. Dobra. Naprawdę! No, idź sobie. Nie masz głowy nawet. What the fuck? Dobra, mam tylko dwa naboje. Słyszałem, że granie w Residenta na najwyższym poziomie trudności jest przesadnie wręcz trudne z uwagi na bardzo ograniczoną właśnie ilość naboi. Tak, mogę użyć sobie kluczyka. Tylko ta klamka właśnie skoczyła tuż przed nami. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, a dźwięk idą spada. Czekajcie, ja to od razu zmienię, bo to będzie przeszkadzało. Dźwięk... urządzenie wyjściowe dla... Dźwięk... Co? Głośnik kontrolera wyłącz. Dokładnie, teraz wszystkie dźwięki będą szły cyfrowo do was, bo inaczej zbieralibyście takie dodatkowe dźwięki przez mikrofon, co oczywiście wpłynęłoby dość mocno na jakość. Jesus. Dobra, ten koleś jest już... Fuck! Przemieniony. Dobra, lecimy naokoło. Uciekamy stąd, ja już mam jeden nabój tylko, więc jak coś jeszcze jebnie, to będzie źle. Podnoś, 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 lecimy, lecimy. Cześć, Claire. Za tobą. Cześć, pan z Boże. A z kim jest nowy paciorek? A gdzieś tam czasem słucham go, bardziej niż oglądam, bo Blanka słucha paciorka. Cześć, Hideki, witam, dzień dobry. Moi drodzy, bo dzisiaj widzę, dużo nowych osób wpada. Fajnie, że zostawiacie followki, za wszystko szczerze dziękuję. Niemniej jednak nie będę rzucał okiem na list nowych followków, ponieważ... Chcę się skupić na grze, która jest wymagająca. Natomiast jeśli chcecie zostać przywitani, no do czego oczywiście macie pełne prawo, wystarczy, że również przywitacie się na czacie. Ja zawsze zachęcam do brania udziału w aktywnej dyskusji na czacie. I tak zrobię teraz również. Audio trochę mnie zagłusza. To może być prawda. Dałem minus 8 decybeli, dajcie znać, czy jest okej. Teraz dialogi są zbyt cicho. No właśnie, widzicie, nie osiągniemy tu optimum. Daje minus 4 decybele. Już tak naprawdę wolę, żeby gra mnie zagłuszała, niż żebym ja przesadnie zagłuszał grę. Soldiso, ale to chyba każdy na to cierpi. To się starość nazywa. I to niestety postępuje. Ale na pocieszenie powiem ci, że wszyscy umrzemy. No póki co powiem wam, to wprowadzenie robi bardzo dobre wrażenie. Krzysztof Ibisz nie jest człowiekiem, nie oszukujmy się, dobra? Jeszcze ktoś był, ktoś miał dołączyć do Ibisza przy jego tronie. Ale nie pamiętam, co to za postać, co to za figura w polskiej telewizji była. Wiecie, że zupełnie inaczej zapamiętałem początek Residenta 2?
Może przez to, że mój główny kontakt z tą częścią to było demo, które ogrywałem tam w kółko. Jak już dorwałem pełniaka, to długo w niego nie pograłem. Sobie lekko odsłuch podgłośnie. To jest straszne. To jest straszne, że oni co prawda jeszcze nie przeszli do porządku dziennego z tym, co widzą, ale już teraz reagują bardzo bardzo spokojnie. No szczególnie na to, na zbliżającym... A, to jest ten przemieniający się typ od Burgera, no oczywiście. Czy wiecie, wy się śmiejecie ze starych ludzi po 30, a prawda jest taka, że coraz częściej to właśnie to jest statystyczny gracz. Ja, taki dziadu stary, co już się utrzymuje, co już mu mama dziennie musi kupować, co sam sobie lootboxy kupi, jak ma potrzebę. Także wiecie, to wy jesteście w mniejszości. Może nie na Twitchu, wiadomo, że Twitch trochę innymi prawami się rządzi, ale na świecie to ja jestem w większości. No i tu nasi bohaterowie zostają rozdzieleni. Nie bijemy się. Uciekamy. Tu się w uliczkę wchodziło gdzieś, nie? Już nie pamiętam gdzie. Odwalcie się. Tutaj chyba. Tak bardziej kojarzyłem, że to jest z lewej. Ogólnie to już jest rezydent, którego ja znam. Bo to było wałkowanie w kółko tego dema. Mam jeden nabój. Czujecie to? Mam jeden pieprzony nabój. Ale dobra, jestem tu już w miarę bezpieczny. Nawet... już się nie wrócę. Ale tam chyba nie było amunicji do podniesienia. No, Duran, dokładnie. Dokładnie tak jest. Cześć, Stafid, witam ciebie. Kompletnie nie pamiętam rozlokowania przedmiotów, takich jak amunicja, ale widzę tutaj samochód policyjny, więc jeśli gdzieś bym się spodziewał czegoś ciekawego, to może właśnie tu. No z tym jednym nabojem nie poszaleję, naprawdę zależałoby mi na tym, żeby podnieść gdzieś jakieś ammo. O, tu grubo mnie widzi. Tu z autobusu mi zaraz wyjdą. Tu jest brama, która jest zamknięta, jak rozumiem. Czy nie jest zamknięta? Dobra. Z nowego komputerka witasz. Pochwal się, co tam masz. Raccoon Police Station. Dobra, tu chyba jestem bezpieczny. Chyba, że zaraz ktoś mi zza bramy wyleci. Ale to już jest zdecydowanie miejsce, gdzie mogę się rozglądać za ciekawymi przedmiotami. No bardzo mi się podoba, wiecie, precyzyjny dźwięk, bo to jest coś, czego przecież w starych tego typu gierkach nie było. W sensie słychać dokładnie z jakiego kierunku. Chociaż, a może było w jakimś stopniu? Nie, no dobra, chyba przesadzam, chyba było. Był przestrzenny dźwięk w starych rezydentach, czy nie było? Dobra, rozejrzymy się najpierw, bo średnio pamiętam. Is anybody here? Odbicia wyglądają dość dziwnie w tych płytkach. Zresztą wy pewnie nie będziecie tego zbyt dobrze widzieć, bo kompresja i w ogóle.
Wypraszam sobie, mam 22 lata i też sobie wszystko kupuję. No i bardzo prawidłowo. Ja rozpocząłem pracę w wieku 19? Chyba w wieku 19 lat, albo 20 maksymalnie. Dobra, mamy amunicję, czyli coś, na czym nam bardzo zależało. Sztuk, co prawda, tylko 6. Jest komputer, w którym zobaczmy, co możemy zrobić. Ja już nie pamiętam, co się robiło przy komputerach. Na pewno się nie sejwowało. Był wgląd do kamer, okej. Okay. To Stafit to widzę grubiutko tam wjechało. No ładny sprzęcik. Nie to, żebym się znał na współczesnych komponentach PC-towych, ale tak z tego, co ogarniam, to ładny zestaw. Trzynaście kafli, czy ciebie pogrzało? Co za... To nie szanuję. To nie szanuję. Słuchajcie, ważne pytanie, bo mnie już pamięć zawodzi. Ja pamiętam, że w Residentach sejwowało się, wiadomo, tylko przy maszynach do pisania, ale czy na normalnym poziomie trudności również zużywały się rolki do zapisu, czy nie bardzo? Nie no, Stafit, ja wiem, że nie mogę grać na PC-cie, a zagranie na Xboxie to by mi rękę ucięli. No niestety, niestety. No właśnie, kurde, nie wiem teraz, czy sejwować, czy nie sejwować. Zobaczmy, przynajmniej będziemy wiedzieć na później. Widzisz, on daje 13 tysięcy, my dajemy 1,5 tysiąca na PSK i mamy 12,5 tysiąca na gry. Może i tak właśnie być. Co z tym przyciskiem? Bo to jest alarm? Nie, to jest podniesienie tej kraty. To trochę wygląda jak pułapka. Jak się przeładowuje? Kwadratem, dobrze. Okej. Ja tędy nie przejdę. A może przejdę, ale nie chcę tam przechodzić na razie. Na razie się rozejrzymy po reszcie tego pomieszczenia. Upewnijmy się, że jest tu czysto, bo byłby przypał, gdyby nie było. Okej, tu się będzie wkładało obiekty. Nie, Imexus, jeszcze nie miałem okazji. Dobra, tu jest zamknięte. Jeszcze nie skończyłem, ale jestem w połowie, także tam jeszcze jeden stream i to będzie z głowy. To jest krótka gierka, niestety bez platyny, więc nie wbiję sobie platki. Dzieciństwo? O czym ja mówiłem? Musicie mi mówić kontekst, bo my mamy opóźnienie niestety i ja potem nie będę wiedział co i jak. Czekajcie, bo my tu mamy... No dużo, nie ma co kombinować na oślep, chociaż również moglibyśmy to zrobić. Nie pamiętam, kompletnie już nie pamiętam, gdzie się znajdowało te symbole, ale musimy zwrócić na to uwagę. Zanim zejdziemy na dół i sprawdzimy resztę drzwi, bo tu już jest ten czas, sprawdzimy również balkon do końca. Roślinka! Poproszę. W ogóle widziałem, że niektórym mediom Cenega wysyłała razem z promką Residenta dwójki właśnie zieloną roślinkę. Moim zdaniem super pomysł, szczególnie, że ja lubię roślinki. Co prawda ja się nie załapałem, ale uważam mimo to, że pomysł jest fajny. Czy wiesz, że Raccoon City jest nie tylko siedzibą farmaceutycznego giganta Umbrella Corporation, ale również pełnym życia... Ta, jasne. Lol. O, nie wierzę.
Carison pisał, kurde, CTSG, ja ciebie pamiętam, z JJ-em podbijaliście świat klocków i ogólnie dzięki za dzieciństwo. I mówię, że jakby moje dzieciństwo było związane z tobą, to bym był skrzywdzonym dzieckiem. No cóż. No cóż, jakby rodzice nie pilnowali, to nie moja wina. Tu znowu będziemy mieli drzwi zamknięte. Jeszcze raz się przyjrzę. A nie, my zabraliśmy tą broszurę w ogóle ze sobą, ale jaja. Dobra, idziemy się rozglądać dalej. Słyszałem, że zagadki trochę się różnią od starej gry, żeby właśnie nie znali odpowiedzi. Super, dla mnie świetne rozwiązanie. Chociaż z drugiej strony, wiecie, no ja grałem w Residenta 2, ale to było po prostu już tak strasznie dawno temu, że ja nie szczególnie pamiętam. I no, autentycznie czuję się zupełnie, jakbym grę przeżywał na nowo. Poza tym, że od czasu do czasu mam jakieś błyski, że o, tutaj tą lokację widziałem, o, tutaj ta scenka gdzieś też już była. Czekajcie, ja mam... Może jest uniwersalny, nie, nie jest, wiadomo. Że gdzieś już mi te rzeczy mignęły. No i kurde, powiem wam, że chyba musimy się wczołgać tam pod tą bramę. Skrzywdziłeś całe pokolenie młodych Polaków. O, zobaczymy, jak wyrosną na prezydentów. I innych inżynierów. Nie no, bardziej chyba na inżynierów, nie? Dobra, tutaj nic. Tam prawej strony chyba nie sprawdziłem przed schodami, ale nic nie ma. Dobra, no nie mamy wyjścia. Volt jebnie. Jesus. Charles, nie wiem jeszcze. Ja dopiero zacząłem dzisiaj grać przed chwilką, więc ja kompletnie nie jestem w stanie ci jeszcze pomóc. Dobra, tutaj brakuje korka. Jest wlana woda, co również może być istotne. Są drzwi, które na razie pozostawię zamknięte. Jest biurko, na którym nic nie ma. Dobra, coś skrzypi tuż... To super. Ja to autentycznie będę musiał nasłuchiwać. Czy można podpowiadać, czy ban za spoiler? Wiesz co, zboże... No kurde... Nie jestem fanem banów, jak dobrze wiesz. Wolałbym, żebyś spróbował wyczuć. Zanim pójdziemy do tych drzwi, uważam, że bezpieczniej będzie skorzystać z tych pierwszych. W sensie, jeśli to są podpowiedzi, no to spoko, jestem w stanie to znieść, tak? Jeśli to są spoilery, czyli zdradzasz fabułę, no to gnij. Gnij gnoju wtedy. Czy mam jakiś kontakt z Etrenem? Nie. Pamiętam, że jakaś tam opcja kontaktu się pojawiła, bo my się gdzieś w internecie minęliśmy któregoś dnia. Ale to już było kilka lat temu, prawdę mówiąc. O dobra, te są otwarte. Oczywiście zawartość tego pomieszczenia nie za bardzo mi się podoba, ale wydaje mi się, że to było jedno z pomieszczeń. To było pomieszczenie, w którym była... Drzwi się automatycznie zamykają? Okej. Okay. To jest chyba jedno z pomieszczeń, w których była odpowiedź na którąś z zagadek, albo wygląda podobnie. Może ta kamera coś mi pomoże. Zobaczcie, jak świetnie są cienie rzucane. Dobrze to wygląda. Dobra, to jest włącznik. To się pewnie na mnie rzuci, jak tylko się zbliżę. Ale no cóż, mamy 7 jeszcze naboi. I to, co leży pod nią, to chyba też są naboje.
Okej. Okay. A to jest on, przepraszam. Zaskoczył mnie. Dobra. Światło w pomieszczeniu włączone. Czy coś to zmieniło dla mnie? Nie. Ekrany są powyłączane nadal. Tu jest mównica. Coś wyjdzie spod biurka? Nie bardzo. Broszurka, nic ciekawego. Nie, autentycznie, nic ciekawego tutaj nie ma. No, dobra, trudno. Tam są drzwi zabite dechami. Ej, no to jestem w szoku, bo to pomieszczenie jest strasznie bezużyteczne w takim razie. To pierwszy tip. W ekwipunku przedmioty z czerwonym ptaszkiem na dole zostały już wykorzystane wszędzie, gdzie się da i można je wrzucić, bo niepotrzebnie zajmują miejsce. Masz taki kluczyk obecnie, super, fajnie. To bardzo dobry tip. Używanie mapy, przedmioty do leczenia. Okej, już faktycznie, prawy dolny róg, kluczyk ma przy sobie ptaszek, więc daje opcję wyrzuć. Trochę szkoda, że nie wypadają. Dobra. Ciśniemy z lornetką w takim razie. Tu są jeszcze jedne drzwi. A, i tu jest cały korytarz. O, dobra. Widzimy kolegę, który prawdopodobnie się na nas zaraz rzuci. Najpierw sprawdzimy tą część. Do damskiej toalety wchodzimy, słuchajcie. No, to okej, okay, normalna damska toaleta. Leczonko. O, zobaczcie. A mówi się, że kobiety nie spukują w kiblach. Jednak to robią. Czy jest cień bohatera? Znaczy, odbicie bohatera? Nie ma. No, dobra, nic ciekawego tu nie znalazłem. Tych szaf nie mogę otworzyć z tego, co widzę. Który wstanie pierwszy? Któryś musi. Jesus. A może nie? Tu coś się dzieje. Cześć, Double Down. Ale miałem dziś mindfucka. Odpaliłem sobie twojego live'a ze Skyrima w tle. Zaczął się temat Mass Effecta i powiedziałeś, że nie przepadasz za serią. Pomyślałem, jak to możliwe. Po chwili odpowiedziałeś mi, mówiąc mój nick. A, czy już zadawałeś to pytanie, tylko sam zapomniałeś. Wiesz co, to nie działa, stary. Sorry. Dobra, ale spróbuję coś zrobić. Ty jesteś tam w środku? Może jestem ślepy, ale go nie widzę. Jest okno, które mogę otworzyć i coś nim wpuścić, albo samemu nim wyjść. Czy ja mam słuchawki na lewą stronę, czy... Bo dla mnie to brzmi, jakby on był tutaj za szybą. Dajcie znać, czy ja mam słuchawki obrócone, czy o co biega. Dobra, tu jest zamknięte. A nie, on tu jest. Dobra, wpuszczamy go. O ile nie jest już za późno. Daj magazynek. Ugryzie go. Puść magazynek. Ej, słuchajcie, to chyba bug, bo mu się tego, nogi nie załadowały. A to nie był magazynek, to był... Co? Biblia? Nie, notatki funkcjonariusza. Dobra, co my tutaj mamy?
Goddess Statue. Okej, są trzy medaliony, jest zejście, wyjście na parking i ucieczka. Dobra. Czy to, co widzimy w prawym dolnym, to są odciśnięte symbole do tego, co jest na górze? Bardzo możliwe, że tak. O, dobra, nieważne, to jest tutaj po prostu. Czy już wiemy, jaką sekwencję wprowadzić do jednej ze statuł, która odda mi prawdopodobnie jeden z trzech medalionów? Znaczy, dobra, znam trzy sekwencje, muszę tylko jeszcze inne statuły odnaleźć. Dobra. Zakładam, że jestem bezpieczny. Nic mi się tu... Którym? Aha. Ej, bo ja nie wiem, którym się... Dobra, wygięło go. Wow! Siema. No. Dobra, wstań i teraz będzie łatwiej. Fuck! Dobra. Teraz mogę wyjść tędy. Co? A nie, ty wstajesz. Coś jest nie tak z dźwiękiem, słuchajcie. No właśnie, ja cały czas słyszę to z innej strony. Czy ja mam odwrócone dźwięki? Ty leżysz? Leżysz, dobra. Dobra, walić to, już nie mam czym. Lecimy do holu. Cichuteńko. Aha, to ten nie wyjdę. To... Dobra, będzie źle, będzie źle. Zjedz ich. Przejdź między nimi. Czy ja się stąd wygrzebię jeszcze? Dawaj, dawaj, dawaj! Ja już nie mam czym strzelać! O, Jesus! Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't... Here. I'm sure you did what you could, Leon. Widzę, że oboje jesteśmy w ciężkim stanie. Ej, no ja zostałem trzykrotnie pogryziony, jakby... Jeśli oglądaliście filmy o zombie, to wiecie, że nie powinienem z tego wyjść. Ale dobra, dostałem kamizelkę, bo chyba jej nie... Tak, no dostałem wdzianko, bo go nie miałem wcześniej. Pewnie amunicję również. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. No, nie brudź mi tą krwią. This is good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. Can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? No właśnie, to jest coś, co ja muszę sobie wklepać do głowy, że albo typa zabijamy, albo raz go postrzelić, żeby go wytrąciło i uciekać dalej. Bo jak widzieliście, no popełniałem dużo błędów póki co, faktycznie próbując ich zabić. To takie moje
gamingowe schorzenie. O, super, fajnie. A dobra, ja tak mam. L1 i R2. Dobra. No to będziemy ich tak chłostać teraz. Dobra. Tu jest miejsce na medalion. Ja w tym czasie mogę... Przede wszystkim powinienem się uleczyć. Dobra. A jednak mam zero ammo. Nie dostałem. Rzućmy okiem jeszcze na dziennik. Która to jest figura? To jest ta z lwem. Czyli lew, gałązka, ptasior. Lew, gałązka, ptasior. Dobra, dostaliśmy medalion z lwem. Ląduje w moim ekwipunku. Idziemy go od razu zanieść do figury. Uwaga, nóż się zużywa. To tak jak moja cierpliwość. Dobra. So Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. Dasz mi jakiś klucz albo coś? Bo tak serio to nie bardzo wiem, co... gdzie teraz mam się udać, bo już byliśmy wszędzie. Chyba, że coś tu się jeszcze odblokowało, ale chyba nie. Nope. Czy próbowałem Apex Legends? Próbowałem. Fajna gierka nawet. Nie jakaś super zachwycająca. Ale z tej półki Battle Royale to chyba aktualnie najlepsze, co jest. Dobra, szybki zapis. Zapiszę sobie na drugim slocie, bo nie jestem zadowolony z tego, co tam się wydarzyło w poprzedniej strefie. A ty, Burak, jak? Przeskakujesz już na Apexa, czy nadal przy Fortnite tkwisz? O, dobra, super. Mogę teraz nożem otworzyć tą bramę, która wcześniej była zamknięta. Co jest aż dziwne, przy to jest folia, mógł ją zerwać normalnie. A, też mi zabezpieczenie. Dobra, już widzę amunicję, moi drodzy. Jest dobrze, najważniejsza część zebrana. 11 nabojów. Naboi oczywiście. Ławki jakieś. Roślinka, super. Przypomnijcie mi, czy to się łączyło ze sobą dwie roślinki, żeby zrobić spraya, czy to się z czymś innym łączyło? Czy to się może dwie różne roślinki łączyło? Kompletnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że dwie zielone. W tym wariancie podstawowym. Dobra, słuchajcie. Dużo krwi prowadzi do tych drzwi. Dwie zielone, czyli... a jest jakiś sens trzymania dwóch zielonych w ekwipunku, czy od razu lepiej jest łączyć za każdym razem? O, antygaming uczy i bawi. Doskonale, pan Listwa. Tak, zielona i czerwona. Aha, bo Grish odpowiedział na to, tą drugą część pytania. Dobra, to nieważne. To będziemy szukać czerwonych. Dobra, natychmiast się zrobiło ciemno, jak tylko tu przyszliśmy. I to jest ta scena? Dobrze robię, że patrzę do góry? To jest to, co ja myślę? Daj więcej ammo. Cześć, Filip. Nie, tu był chyba motyw z siekierą. Coś mam takie przebitki. O, Jesus. Wow.
wow. O, wow. I ktoś się pytał, czy jest sens robienia remake'ów starych gierek. No to, słuchajcie, jak widzicie, jest sens. Tego byśmy kiedyś nie osiągnęli. Nie w tej formie, nie w ten sposób. I co, Rabbit, to źle? Dla mnie nadal spoko. Ale witam ciebie, jak najbardziej. Dobra, te symbole są, podejrzewam, istotne. W ogóle, kto zrobił takie systemy zabezpieczające na komisariacie? Jezu, nie lubię tego, bo ja nie wiem, czy zaraz coś mi zza szyby wyjdzie. Na pewno coś z tego okna wyjdzie, nie? I ten krzyż dający tam światło. Mówicie, że deski muszę mieć, żeby zabezpieczyć ten teren. Odwracasz moją uwagę, prawda? Tak, słuchajcie, ja teraz słyszę, że mam prawy kanał w lewej słuchawce i na odwrót. Pozwólcie, że coś spróbuję zmienić. O Jezu, tak. Dobra, i teraz będę słyszał dopiero dobrze. Ja wczoraj przerzucałem kable, bo musiałem mikser odpiąć na chwilę. I co prawda kolory mi się zgadzały na mikserze, ale okazuje się, że były na odwrót mimo to. Zambiru, jestem oczarowany póki co. Ja o takie remastery kupuję remastery. W sensie, wiecie, dla mnie najlepsze. No i musiała. I musiała, nie? Ileż? Bania! Dobrze. Odwal się! Aha! Aha, bo ona już to ma w szyi, teraz nie mogę tego podnieść. Ale lipa. No to leż. Dobra, oddaj mój nóż. Dziękuję. Faktycznie się zużywa bardzo szybko, więc może nie będę tego zbyt często używał. Ale z drugiej strony to jest cienki korytarz i... Znaczy wąski korytarz. Trochę bez sensu było ją tam zostawiać. Jest amunicja, super. Ile naboi mam? 14 łącznie. Jakiś dokument, opis wydarzeń. 25 września. W związku z nagłym wybuchem epidemii organizujemy na posterunku prowizoryczne schronisko. Policjanci zostali poinstruowani, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem i naszym celem jest przyjęcie jak największej liczby osób. Uzupełnienie. W nocy zostaliśmy zaatakowani przez jednego z uchodźców, w wyniku czego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć, a trzech zostało rannych. Udało nam się szybko obezwładnić tę osobę. Przypuszczamy, że jej zachowanie było efektem załamania nerwowego pod wpływem stresu. Dzień później. Posterunek został dziś zaatakowany przez tłum, w wyniku czego zginęło wiele osób. Kilkorgu z ocalałych udało się znaleźć schronienie za roletami, jednak jesteśmy otoczeni i wydostanie się stąd może być trudne. Nie wiadomo, czy uda się naprawić sprzęt i nawiązać łączność, więc póki co jesteśmy odcięci od świata. I kolejny dzień później, około 13 po zachodniej stronie posterunku, doszło do kolejnego starcia. Zginęło 12 osób, przetrwać nie ma kropki, trochę mnie to triggeruje. Przetrwać udało się zaledwie garstce. Zapanował tu kompletny chaos. Okej. Okay. Czyli powolutku poznajemy wydarzenia, jakie miały miejsce. Kamil Lektor level 3. A jaki jest maksymalny? 50? Mapa komisariatu, dobra. Czy ja ją teraz mogę... Tak, ona jest teraz uzupełniona. Fajnie. To bardzo pomaga. 100. Jeszcze lepiej.
To jest knapik. Wow, 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 wow. Okej. Trochę mnie to surprise zawzięło. Ale zanim tam pójdziemy, sprawdzimy jeszcze to pomieszczenie. A nie, tu jest zamknięte, przepraszam. Pewnie łom jakiś będę musiał mieć, żeby w ogóle z tego skorzystać. No dobra, to wchodzimy. Dobra, typ. Zdaje się być... Super. Dobra, mam dość dużo amunicji. Dobra, gruby jest zajęty botonikami. Znaczy, przepraszam za fat shaming. Ten masywny mężczyzna zdaje się być zainteresowany zupełnie innymi rzeczami niż ja. To dobrze, to damy mu spokój na jakiś czas. Ten sobie leży bez rączki. O, czyżby? Odwrócisz się do mnie? Tak. Son of a bitch. Czy mogę go dobić teraz, póki leży? Nie mogę. Trochę mi to się nie podoba, że nie mogę go dobić. Przeładunek. Okej, to skoro on tu leży, to ja mogę teraz... Ale tu nic nie ma. To nieważne. Do czego ty się tak dobijałeś? No też bym opierdzielił. Orzeszki na przykład. Cześć, Czebi. Witam, dzień dobry. Filip, podejrzewam, że niedługo zacznę, wiesz? Nadal nie wiem, co zrobić w takim razie z trzecim DLC do Spidermana, bo przecież to już strasznie długo czeka. Wiesz, ważne, że nadal cię oglądają, ale w porównaniu do tego, jak wyglądało to kiedyś, to dziś też nie jest jakoś dobrze wyglądające, hach. Nie wiem, Rabbit, wiesz co, no jak gdyby popularność dawna kanału była jak gdyby efektem przypadku i tak fajnie, że zaliczyłem ten etap podróży internetowej, a to, co mam teraz, jak najbardziej nadal mnie satysfakcjonuje i nie mam potrzeby mieć więcej. Zresztą, no co ja robię? Odpalam gry i w nie gram. To nie jest nic ambitnego. To nie są rzeczy, które powinny przyciągać tłumy. Zastosowania prochu, amunicji... O, dobra, będzie crafting. Amunicja do pistoletu, proch strzelniczy razy 2. Naboje do strzelby, proch strzelniczy plus wydajny proch strzelniczy, czyli żółty. I amunicja do maga to jest wydajny proch strzelniczy razy 2. Na posterunku zostało już niedużo amunicji, bla, 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 bla. Dobra. Czy kolega wstanie? Nie wstanie. Bla, 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 jednak wstanie. Dobra. Za czwartym powinien paść. A jednak nie. Dobra. Czy on się obsiurał? Bo wydaje mi się, że tak. Pamiętam, jak oglądałem Beyond Two Souls na twoim kanale, tak z 5 lat temu. Chyba najlepszy let's play, jaki było mi zobaczyć do tej pory. A tu nagle... Wow. O, gruby wrócił. A, fajnie, że przez drzwi nie strzelał. Wow! Hold it! Dobra. Padł. Powiem ci, że... Okej, fajnie, że ci się Beyond podobał. Super, ale... Moim zdaniem Beyond zdecydowanie nie było najlepszą serią na kanale. W sensie mi się ta gra nie szczególnie podobała. Nie wiem, czy ja dałem jak gdyby to wystarczająco jasno do zrozumienia, kiedy nagrywałem tą serię. Ale jakby Beyond dla mnie jest najgorszą grą od Quantic Dreamów. Najlepiej bawiłem się mimo wszystko przy Heavy Rainie, a na drugim miejscu przy Detroit Become Human, które również nagrywałem. Kiedy pierwsze zadanie przydzielamy ci w szczególną sprawę, twoim zadaniem jest otwarcie własnego biurka. Kluczem do sukcesu są pierwsze litery naszych imion. Wypowiedz je, aby otworzyć biurko. Są dwa zamki, po jednym z każdej strony biurka, otwórz obydwa.
To pierwsze zdanie polega przede wszystkim na zapamiętaniu imion współpracowników, ale to chyba już chyba odgadłeś, co? Pamiętaj, Leon przy okazji. Powodzenie, Leon przy okazji. Okej. Dobra, czyli muszę sprawdzić, jakie są imiona na. Jest Marvin i Rita. Jak wygląda ten zamek? Pokażcie. A, jest trzecie jeszcze, czyli tu musi być gdzieś trzecia plakietka, która spadła, powiedzmy. MRG. Bo to jest Greg. Dobra. Pierwsze otwarte. Pierwsze włamanie. Co my tu jeszcze mamy? Schodki, wyjście. Przy tym. Ja nie wiem, skąd on mi tu zaraz wleci. A stamtąd. Ja nie chcę się z nim może bić. Może ja nie chcę. Odwróć się do mnie. Dobra, leży. Czy da się go dobić? Czy trzeba go dobić? Nie. Dobra, co to było? D. E. I trzecie znowu gdzieś spadło. Pewnie jest pod tym zombiakiem, co? A nie, tu jest. N. Den. Charles pisze, że net, czyli już nam trochę oszczędził czasu, czyli od drugiej strony. Dobra, no i biurko otwarte, co my w nim mamy? Magazynek, pojemny. I to wszystko naprawdę? Lol. To niezbyt wiele, ale to nic, okrążymy sobie biurko. Z tej strony mamy raport operacyjny 28 września. A czy ostatni wpis, jak gdyby nie był przypadkiem z 26? Chyba był. Dobra. Zostałem już tylko ja i trzy inne osoby. Nie mamy broni ani amunicji, a kolejne potyczki wyczerpały nas psychicznie i fizycznie. Nie wyjdziemy z tego. Funkcjonariuszka Philips zaproponowała ucieczkę kanałami. Podobno jest tam tajny tunel z czasów, w których było to muzeum. Odrzuciłem wcześniej jej pomysł, ale teraz nie wydaje się już tak kiepski. Nie ma wprawdzie dowodów, że tunel istnieje, a nawet jeśli, to może rodzić się od zombie. Nie chcę tu jednak siedzieć i czekać na śmierć. Szanse są niewielkie, ale spróbuję wybadać sprawę tunelu. Elliot. No i sprawa jest już wybadana, powiedzmy, na tym etapie. Jest safe. Szyfru brak, niestety. Nie bardzo wiem, gdzie mam te szyfry znaleźć. O, co to było? Coś mi mignęło przed chwilą. Czy mi się wydawało? Czy to była ta ikonka? Z jakiegoś powodu na górze. Dobra, nieważne. Wydawało mi się. Leżysz, prawda? A, Jezus Maria! Idę stąd. Nara. What the? No super. Fuck. Oddawaj nóż. Właśnie. No i co ja mam zrobić? Muszę go odrzucić po prostu. Rzuć nim. I zabierz nóż, zabierz nóż. Nie, nie zabierzesz.
Zamknij je ze sobą. Dobrze, nie wejdą, prawda? Dobra, szukamy ammo. Szybka akcja. Mhm. Nope. Wszystkie są po... pozamykane niestety. Dobra, i teraz możemy z tego obiec. Tu chyba jeszcze nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić. Dobra, tu jest jeden ten na korytarzu. O fuck, i zaraz mi tu wyjdą stąd. Wiecie co, będziemy chyba ginąć. Jest roślinka. Jest, co to jest? Co to jest? Deski. Dobra, ja byłbym za tym, żeby jak najszybciej zabić te okno, bo jak ten mi teraz wyjdzie, to będzie dramat. Użyj. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. Ten nie idzie za mną. Ach, dobra, jakieś ammo, jakieś ammo. A, w ogóle te połącz z bronią przede wszystkim. Dobra. Czy mi to dało właśnie amunicję? Czy mi to... Tak, to mi to dało właśnie amunicję. Dobra, mam amunicję. Czy on za mną tu wejdzie, czy nie bardzo? Wow, 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 tak, nie tak miało wyglądać. Okej, potrzebuję... kurka. Tu potrzebuję kod, hasła, znaczy szyfru. Wow! Wow! Nie wstaniesz, prawda? Uff. Cieszy mnie to. Dobra, nic tu więcej nie ma. Chyba. Ulecz się. Jeszcze nie muszę, mam średniaka. Nie chcę marnować. Dobra, tu muszę wrócić, jak już będę miał... pokrętło. Okej, nie prowokujemy go. Cicho tam. O, jest czerwona roślinka. Dobra, czyli mogę se działać tak i mogę zrobić tak. Okej. Dobra, z jego znowu będę musiał raz machnąć. Aha, okej, nie za każdym razem się niestety od... No, no właśnie. Uciekamy. I teraz do góry. I musimy się uleczyć. Tak, Rabbit, zapraszam na Discordzika. Discorda mamy bardzo, bardzo fajnego. Ja to jest takie moje małe oczko w głowie. Jestem zadowolony. Z niego. Dobra, więcej ammo. Ile? A, w ogóle w Extended Magum mamy dwa razy więcej, czyli pewnie 24 naboje. Figurka tylko. Widzieliście ten cień, nie? Robiło dość oczywiste pierwsze wrażenie. Ale spoko, zaraz pewnie jeszcze ktoś tu wyjdzie. Tu również jest... zamek. Będziemy musieli dojść do tego, jakie jest hasło. Dobra. Tu jesteśmy wstępnie bezpieczni. Pewnie na biurku jest coś ciekawego, jakieś dokumenty. Jest klucz! Klucz! O, dobrze, już wiemy, co to jest za klucz. On przynajmniej... są przynajmniej... dwa? Czy trzy? Dwa chyba zestawy drzwi, które korzystają z tego klucza. Za drzwiami nic nie było? Nie, dobrze. Wow! To było coś szybszego chyba. To totalnie było coś szybszego.
Cześć Wiedźmin, dzień dobry. O Jesus. On tędy się wpieprzył, czy gdzieś dalej? Gdzieś dalej. O Jesus. Się mógł schować na górę. O, są deski, dobrze. Boję się, że zaraz za mną jakiś cień będzie widoczny. Dobra, tam niczego ciekawego nie widzę. A, bo tu jest korytarz. Przepraszam, to ja myślałem, że już jest koniec. Cześć. Powinien ty... wiedziałem, że spadnie mi na głowę. Normalnie wiedziałem. Cześć Kogard, witam, dzień dobry. Dobra, wejdźmy tutaj. Biblioteka. Dobre miejsce do walki z bossem, nie uważacie? Porozglądajmy się z góry, zanim tam zaskoczymy. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. Czy mogę skoczyć? Nie, nie mogę. Czyli muszę przejść środkiem. Dlaczego nie możesz dołączyć do Discorda? Nie mam bladego pojęcia. Powinieneś móc. Link na pewno działa. Link na 100% działa, więc... Wow! Okej, tu będę mógł... Dobra, one są powolne, ja się mogę tutaj z nimi fajnie pobawić. Puść to, puść to, puść to, puść to, puść to, puść to, no właśnie. No, trochę za wolno puszczał. Liczyłem na to, że ta akcja będzie szybsza. A ja nie mam noża. Czy to już mi wystarczająco pomaga? Nie. Dobra, czyli tu jeszcze jedno będzie potrzebne, ja będę musiał przenieść tamto. O, dobra, ale wy wszyscy za to przyszliście do mnie tutaj. To też mnie cieszy na swój sposób. Ale zobaczę, czy tu mogę coś podnieść. Nie, ale mogę wejść? Tak, mogę, bo jest klucz właściwy. Aj, i to jest skrót, dobra, fajnie. Udało mi się skrócić. Bo ona tu nie może wejść, bo to jest hub, prawda? Do huba raczej by nie dali im wejścia, bo to by mogło trochę pokrzyżować na przykład temu tam dogorywającemu panu plany. Cześć księgowy, siema siema. Co? Jak to? Oszukated mnie tutaj! Jak ja mam tam wrócić? To ja nie chcę. Wracamy do Marvina. O, Cabanos. Yes. I knew she'd make it. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor east side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Dobra. No musimy się uleczyć, niestety. Zmarnowałem to zmarnowałem, użyj. Tu nie było drzwi przypadkiem po lewej? A, będzie coś.
Tu jest też safe, ale nie wiem co w nim. Tu są drzwi na jeden z tych zamków, które, znaczy na ten klucz, który znalazłem. Tu jest źle. Tu jest coś bardzo nie tak. Dobra, jest koniec korytarza, więc tu się czuję w miarę bezpieczny. Połącz, dobra, sztuk dwie. To pewnie aktualnie nie działa. Dokładnie, będę musiał jakąś korbę specjalną do tego przynieść. O! Zobaczcie, zobaczcie, co my tu mamy. Dobra, to są lorowe rzeczy. Weapons Locker... O, wiemy gdzie to jest, tylko tam będzie ciężko wrócić, tak mi się wydaje. To nie będzie żadne łatwe wyzwanie, żeby się tam pojawić ponownie. Szczególnie przy moim ciągłym braku amunicji. A możemy ją zabrać. No, nie no, na razie niech sobie tutaj będzie. Skrzynia. I co, czyżby nic więcej ciekawego? Na razie chyba nie, ale pamiętajmy o tym. No jebło to jebło. To jest ostatni slot, jaki mam. Tu jest śmigłowiec. Jest... Tu się wydarzy coś złego. Spoko, Basic, trzymaj się. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. Probi adreses. Nie miałem kiedy. Ale teraz będę miał okazję w weekend pewnie. No. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. Usiądę prosto. Musi mi zwracać uwagę, że krzywo siedzę. No, to teraz na pewno się zombiaki tutaj nie zlecą. Daj trochę ammo, jak masz tak dużo. Okay, let's get through this. Both of us. Zobaczymy. Marvin, we've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Dobra, rozumiem, że później tam będę mógł przejść. Co my tu mamy? O! O to chodzi. Tylko co, musisz się czegoś pozbyć teraz, prawda? Nie, nie może tak być. To ja wracam w takim razie do huba, zostawię sobie roślinki, bo nie będę ich przecież wyrzucał jak debil. Bo chyba cię pogrzało. A co dałem dwie zielone? Bo na razie dostawałem informację, żeby czekać, aż będą czerwone. I w sumie na razie nie mam jakiejś szczególnej potrzeby, mogę sobie pozwolić na to, żeby je zestakować i poczekać, aż czerwone się pojawią. Chociaż no na pewno w grze jest mniej czerwonych w takim razie niż zielonych. Nigdy nie będę miał wszystkich połączonych. Karty też na razie zostawiam, bo wiem, że mi się teraz nie przyda. Proch strzelniczy również. Dobra.
No właśnie nie, dwie zielone na pewno nie. Zielone i czerwone uleczę całe. A zielony może część. Czyli na przykład z czerwonego na pomarańczowy. Dobra, wracamy gdzie byliśmy. Tego palącego się, no niestety, chyba będę musiał zastrzelić. A! Dobra, no to sobie tam bądź. Fuck! Idziesz za mną, czy nie? Nie, na szczęście nie. Dobra, już mam trzy deski, także będę mógł fajnie sobie pozabezpieczyć niektóre miejsca. Tak, zboże, wiem, oczytaliśmy o tym poradnik zresztą cały. Czy ty wstaniesz? O, to jest w ogóle to miejsce! To czy jest sens, żebym ja tu wchodził póki co? Chyba nie. Chyba mogę się zwinąć do góry i spróbować jakoś dostać do śmigłowca. Chyba właśnie, że po to, żeby zabić tutaj te okna. To też już byłoby trochę bezpieczniej. A co to było? Ty, ej, tu też coś jest. Ty mi przegapił. Amunicja, no jakbym mógł amunicję przegapić. Halo. Takich rzeczy się nie robi. Dobra, koleś jest jeden tam na daleko. Powiedz mu, że mu... A, tu się nic nie robi. Okej. Dobra, nie podoba mi się to wszystko. Co on zrobi? Muszę wykombinować, w jaki sposób przebiec obok tego bydła, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy. A, i teraz mogę to otworzyć. Zamknij to za sobą, super. Ustaw się w kącie. O, tu coś nad nami nawala. A, ty tu jesteś, dobrze. To sobie bądź. Granat błyskowy. No co tam, mordo. Dobra, mam stosunkowo dużo ammo. Z leczeniem też nie jest źle. To jest ten, co był tam z tamtej strony, chyba tamten. Proch strzelniczy, to już będę miał na kolejną porcję amunicji. Część elektryczna, tylko nie mam gdzie jej schować. Nie mam też co połączyć ze sobą. Kurde, ale lipa. To na razie tego nie podniosę. Znowu będę musiał zrobić rundkę do... Oj, to też. Kurde, no to... Gdzie to się plecaki podnosi? I wydajny proch strzelniczy, którego też nie podniosę teraz. Okej, ten się tutaj zbugował, widzę. Takie rundki scavengingu będę musiał chyba... Chyba, że to jest przejście. Czy to mi odblokuje hub? Wow! The fuck! Żryj błyskowy! Dobrze. Cześć, Ilu, siemanko, dzień dobry. Dobra, oni zluzowali. Ilu was tam jest? Czwórka. Piątka! A, dobra, bo to jest skrót. Ja już wiem co tu się dzieje. Dawajcie. Dawajcie, guys. Dobrze, nara. Ja teraz wpadam tu, cały na czerwono.
i wychodzę tu. Wychodzę tu! Nie wychodzę tu? A, dobra. Fuck! Fuck! Super! Bardzo fajna gra. Super, jestem zablokowany z tamtej strony. Tu jest ten many dziwny. Ci tu zaraz te drzwi wyważą. Nara, nara, nara. Nara. O! Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, spróbujemy chyba tych płonących sprzątać, bo ich jest tylko dwóch. Gdzie się w ogóle można palić, stary, ty mi powiedz. A, jeszcze mi się kamera zbugowała, bo się drzwi za mną zamykały. Leży. Nie wstaniesz już, prawda? Dobra, idziemy podkładać rzeczy do skrzyni. I robimy kolejną rundkę na... korki, które otworzą mi przede wszystkim przejście dalej. To będę miał tamte skrzydło prawie całe odblokowane. To dobrze. To bardzo, bardzo dobrze. Cześć Tetris, siemanko. Właściwie to możemy zrobić... Dobra, coś takiego. Lecimy. A, jest w ogóle zapis. Weź sobie kartę magnetyczną i poszedł Gunem wróć. To jest w innym skrzydle, jeśli dobrze pamiętam. To jest w innym skrzydle, prawda? Jest w innym skrzydle, więc zrobimy to później. No, jak co u niego? Śpi sobie. Jeszcze. Och, dobra. Tu jest jeszcze jeden palący się ziomek. Idzie tutaj. Jednak jest z każdej strony. Gdzie on jest nagle? A bo ten padł. Tutaj... Oni padną kiedyś permanentnie, czy oni tak zawsze będą wstawać? Bo to jest dobre pytanie. Dobra. Jak my sobie poradzimy teraz tutaj? Dobra, jeden z głowy. Jakby tu po prostu wbiec i zrobić dymy. Okej, zły pomysł. Jeszcze chyba coś wyszło przez okno. Nie jestem pewien. W ogóle to muszę zabezpieczyć w końcu. A już nie mam czym, bo zostawiłem z tyłu gdzieś tam.
właśnie! Straszne jest to podchodzenie do drzwi. No i teraz mi się zamknęły. I co ja mam zrobić? Oni nie wyjdą, a ja nie podejdę do drzwi. Bo... O, nieważne, wyjdą. Dobrze, w sumie wyjdźcie sobie tędy. Mi to jest na rękę. A ja se wrócę tędy. Jesteś tu gdzieś? Jesteś tu gdzieś. Leży. Tu coś miałem. Tu miałem kurek. I to. Ach, dobra. Jest okej. Okay. Jest w miarę okej. Okay. Ach, ty wstałeś. Biegnij, biegnij. Malutki, biegnij. No, 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 no. I co, już teraz nikt mi tu nie przyjdzie? Jak to będzie działać? Ach, dobra, szybki rzut okiem. To na pewno tutaj. Karta magnetyczna do mnie. Deski trochę by się przydały. Aha, liczy mi zapisy. Ale gnida z niego, co? Deski 100%? Kurde. No dobra. Słuchajcie, jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, co się dzieje po połączeniu dwóch zielonych, bo są różne teorie na czacie. Dobra, mam przywrócone zdrowie. Czyli tak jak mówiłem właściwie. Spoko, zużyję 4 naboje i będzie kolejny slot w ekwipunku, ale zużyję na pewno. A my tu jeszcze w ogóle nie byliśmy, to zobaczmy. Co to za przejście? Możemy jeszcze rzucić okiem na mapę i to jest zachodnie biuro i wejście do góry. O, ciekawie. Oczywiście znowu się nagle ciemno zrobiło. Uporządkuj przedmioty. Dlaczego? O, klucz już nie jest potrzebny, czyli to mi znowu zwalnia miejsce. Tak, super. A, i to jest to miejsce. Dobrze. Dobrze. Czyli tu będzie zaraz tych dwóch ziomków, którzy mi bardzo życie utrudnili w pewnym momencie. Wejdziesz tutaj do mnie? Chodź do mnie tutaj. Ty masz mój nóż cały czas w klacie, typie. Wyskakuj z noża. No, dawaj nóż. A, sorry, wstajesz jeszcze, tak? Czy nie wstajesz już? Ty, bo ja nie wiem, co ty tam chcesz zrobić teraz. On już tak będzie na zawsze? O, Jesus!
czekać, jak go spróbuję uwolnić z tych drzwi. Dobra, no to chyba tyle z noża faktycznie. Ale to nic, bo i tak nie mieliśmy miejsca na... na nóż w ekwipunku. Tu ziomka nie ma. Tu też nie. Tu się wpisuje jakieś hasła, szyfry. A, nie, dobrze, działa normalnie. Tylko najpierw pewnie muszę użyć karty. O, czyżby? Jednak jest kolega. O! O, jak soczyście mu za pierwszym razem bania siadła. Podobało mi się to. Ching, ching! Cześć piękności. Niestety to zajmuje miejsce w ekwipunku, więc będziemy tego używać tylko wiedząc, że idziemy na jakieś... tęgie łowy. Dobra, czyli potrzebujemy otworzyć 208, 203 z tej strony. Aha, nie ma przycisków. I nie mogę bez przycisków dusić. Jasne. Jasne. Dobra, czyli tylko setkę mogę otworzyć na razie. 102, 103, 106 i 109. A nie, 106? Co to jest? Rolka filmu. Mhm. I... zwykłe ammo, czyli... 109. No, płyniek nie wyobrażam sobie inaczej, bo już teraz jest ciężko. Żonglowanie tym ammo nie jest niczym przyjemnym. Dobra. Uważam, że sobie poradziliśmy. Tu było zamknięte, tak. I chyba tędy się dostawało do obszaru, w którym był ten kurek. Wow. Co? A na górze chyba. Ej, tu są w ogóle drzwi, które ja wcześniej lałem. I to prawdopodobnie sto... Nie, to ty. Leżże. Dobra. Uf. Dziennik jakiś. Właściwości o, było coś niebieskich. Zielone polegają na leczeniu podstawowych urazów, a niebieskie były od dawna używane w leczeniu zatruć. Natomiast czerwone zioła, mimo atrakcyjnego wyglądu, nie wykazują działań leczniczych. Przynajmniej tak do niedawna sądzono. Powszechnie wiadomo, że leczenie ziół, łączenie ziół pozwala bla, 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 bla. No dobra. Czyli pewnie czerwony wzmacnia efekt, jest takim uzupełnieniem, że do wyższego poziomu. Jest skrzynia. O, fajnie, że możemy sobie tutaj do przydziału zajrzeć. W takim razie mogę na razie zostawić strzelbę i amunicję do niej, bo to nie jest jeszcze czas, żeby to nosić. Rolka filmu. Na razie zostawmy ze sobą, mam dwa sloty, więc powinny mi styknąć. Jest też miejsce zapisu. Trochę mi się nie podoba, że tutaj jest miejsce zapisu, bo to sugeruje, że zaraz coś się wydarzy. Przynajmniej w moim odczuciu. A tu się wywołuje pewnie, czyli muszę zgasić. Czerwone zioło, czyli zaraz sobie zrobimy mieszankę leczniczą. Jeszcze obejrzymy sobie to z każdej strony. Dobra. O, i teraz widzimy, że była w środku księga.
Potrzebujemy księgi. Musimy ją włożyć w ręce tej statui. Pewnie coś się wtedy otworzy. No dobra. To jeszcze raz skrzynia, proszę. I wyjmij ziele. I zmiksuj je. Połącz z zielonym. Pięknie. Dobra. To ja jestem happy. Możemy iść... O, jeszcze szafki są otwarte. W którym będzie zombiak? Dobra. Zniknęła. Gnida zniknęła. Jest gdzieś tam w korytarzu? Nie wiadomo. Przestań może, co? Son of a bitch. Pierwszy! Pierwszy run. Zwróć na mnie uwagę. Dobra. What the fuck? Już tutaj. Jeszcze ta wstaje chyba. O, próbuję, albo nie wiem co się dzieje teraz. Dobra, leżą. Tu się nic nie zrobi. I tu zaraz było... Tutaj. Było to. I dostajemy przejście dalej. Pierwszy na normalu, zgadza się. Rozwalony boiler. Dużo dziwnych rzeczy w łazience. Deszcz kapiącej wody, który zawsze budzi niepokój. Tam, okej, zombie jak siedzi na ławce, się zmęczył. Tu kabiny również puste. Nie, czy to nie jest Marvin? Nie, to chyba nie jest Marvin, ale przez chwilę tak wyglądał. Marvin? Nie, to nie jest. Jak dla mnie wygląda na Marvina, ale co ja tam się znam. Proch. Pusto. Drzwi. Żeby tylko oni nie zechcieli powstawać, bo to będzie jakiś dramat. O! To dobra podpowiedź. Kompletnie nie wiedziałem o tym, Rekoko. Rekoko pisze, że... Taki mały tip, że jeśli coś jest do podniesienia w danym pomieszczeniu, to jest na czerwono. I faktycznie tu mogłem przegapić szafkę. A, bo tu jest... Okej, faktycznie jest to przecież do wpisania. Ale dalej nie wiem, co tu może być. O, ale za to tych szafek nie widziałem wcześniej. Przegapiłem je. Amo do shotgańca. Coraz więcej się tego zbiera. O, instrukcja przeniesienia sejfu. Dobra, czyli jednak dostaniemy zaraz. Naciśnij przycisk, aby bla, 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 bla. Naciśnij przycisk, aby zaświecić odpowiadającą mu kontrolkę. Aby otworzyć sejf, należy zaświecić wszystkie. Przyciski należy wcisnąć w odpowiedniej kolejności. Naciśnięcie przycisku niezgodnie z kolejnością powoduje zgaśnięcie wszystkich kontrolek i wymaga rozpoczęcia wprowadzania od nowa. Przenośny save. Jak przenośny save? Lol, co?
ale świetnie zrobili, jak się obraca, to słychać dźwięk, że coś tam w środku się przerzuca. Cholerstwo, dziękuję śliczne za subika z Prima, witam w gronie subskrybentów, dobry wieczór. Dziękuję, dziękuję śliczne. Nie wiem, czy jeszcze brzmi? Nie, już się skończyło. Za późno zwróciłem uwagę, jestem wkręcony w gierkę, jak się wkręcam w gierkę, to tak mam. Ale dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Mały, przenośny safe. Tak mi się podoba, że jak go obracam, to słychać dźwięk, że coś tam się przewala w środku. Dobra, ale spróbujmy go otworzyć. Czyli... Okej, okay, czyli będzie coś takiego. Wróć. Nie. No jak to nie? Czekaj. Aha, jest jeszcze jedno po drodze. To chyba. Też nie. To! Jesus! Dajcie mi chwilę. Nie ogarniam. Dobra, coś takiego. Widzimy się za 20 minut. Zmęczony jestem, halo. Dobra, mam jeden przycisk, który zastąpi mi dwójkę i trójkę w... W tym, w banku broni. Nie lubię robić takich misji publicznie. Ja już jestem, wiesz co, przez te lata pogodzony z publiczną kompromitacją. Nie mam z tym problemu. Czy to mi zajmuje dalej miejsce w ekwipunku? Nie, na szczęście. Ale wypadałoby również wyjść... Jedno leży i drugie leży. Wierzę, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i prędzej czy później wstaną. Ale póki co mogę się wrócić tu. I jeśli bardzo bym chciał, to podnieść resztę rzeczy. Czyli na przykład mogę sobie teraz wrzucić przycisk, użyj. Żeby wyczyścić rząd setek, czyli 102 robimy. A nie, przepraszam, to źle zrobiłem. To źle zrobiłem, bo trójkę mam. Ale to nic, no dobra. 100, przepraszam, źle. 103. Mogłem dwójkę dać, to bym miał dużo więcej na start. No najgorsze jest to, że ja chciałem w dwójkę włożyć zamiast w trójkę. Ale się rozpędziłem i nie to kliknąłem. Ale to nic. Znaczy podejrzewam, że zdobędziemy trzeci później, tak? Czy nie tak? Dobra, wy tu dalej jesteście w komplecie. O, ja sobie mogę wejść do tego kantorka i tam odłożyć rzeczy, które już zebrałem. Dokładnie tutaj. Czyli ammo, które też sobie mogę od razu przerobić. Lekarstwo zostawię, ammo do strzelby wywalam, reszta ze mną zostaje. Pięknie. Wracamy na górę. Co ja robiłem? Bo ja się tu gdzieś zakręciłem przy czymś. Tu byliśmy... Aha, dobra, nie, to skończyliśmy. Tu mi został ten zamek i poszliśmy tam... Szliśmy tam. A, i tu się zatrzymaliśmy.
To wygląda, jakby się miało zaraz wydarzyć coś bardzo, bardzo złego. Na przykład coś takiego. Czy to sobie pójdzie? Czy to zeskoczy nagle i się na mnie rzuci? To się na mnie patrzy. Fuck! Idź sobie! Fuck! Uciekam! Idź sobie, nie przyjdziesz tędy. Co za bydle potworne jakieś, nie chcę się z tym bić. O, ale flashbang mi się przyda. Bo w razie problemów będę się mógł tym osłonić. Teraz to ja bym shotguna wyciągnął, gdybym wiedział. Ej, faktycznie one były ślepe! Dobra, faktycznie. Pamiętam teraz. Nic tu nie użyjemy. Dobra. Nie podłączymy się, musimy mieć USB-ka jakiegoś. To pewnie mi otworzy dostęp do tam arsenału całego. Apteczka. No, czuję, że się może okazać przydatna. Wydajny proch. I tu coś jeszcze mamy. Cześć, mało, siemanko. Bateria. Do czego mi była bateria? Czy wy pamiętacie? Na razie jej nie podniosę. Przeniesienie. O. 9.15.7. Wewnętrzna notatka. Z biura Stars na 2F do zachodniego 1F. 9 lewo, 15 prawo, 7 lewo. 9 lewo, 15 prawo, 7 lewo. Zapamiętacie jeszcze czat dla mnie, czy nie będziecie trollować jak zawsze, dziady wredne? Bądźcie mili, co tym razem? 9 lewo, 15 prawo, 7 lewo. Super, dziękuję. Będziemy się do tego odnosić później. Gdzie jesteś? Czy ja muszę zgasić tą latarkę? Nie, nie muszę. Jak jest ślepe, to jest ślepe. Idę cichuteńko, bo jestem troszeczkę przerażony. Idź sobie. Czy on na mnie wejdzie? Czy on mnie węszy tak czy siak? Tu nie wejdę, bo nie mam klucza. A tu? To jest jakiś zamek dziwny na końcu. Dobra, jesteśmy. I jest drugi medalion, moi drodzy, jest drugi medalion. No bo mnie nie słyszał. Nie dotknął mnie i mnie nie usłyszał, więc zachowaliśmy dwa warunki bezpieczeństwa. Dobra, słuchajcie, wyciągamy mój dziennik. Który to był? To był któryś na górze. To. I czym, co to jest za... jednorożec. Okej, takie są skróty. Jednorożec ma ryby, skorpiona i, nie wiem, koktajl Mołotowa. Chyba. Ryby. Skorpiona. I co to mogło być? To drugie. To mogło być to?
Tak, to było to. Czy pierwszy raz to przechodzisz? Pierwszy raz przechodzę remastera, a wiele, wiele lat temu przechodziłem Residenta 2 normalnie. Tylko, no wiesz, to jakby trochę czasu temu było. Czy mi to otworzy jakiś skrót? No nie, ewidentnie musimy... A, biblioteka, super. Czyli tutaj przechodzę i jestem w domu. Dzień dobry. Jest księga, widziałem księgę. Jejku, no to wszystko nam się zamyka. Dobra, będzie dobrze. I nie stać też w miejscu. O, to ciekawe. Właśnie nie wiem, gdzie jest ta granica prędkości poruszania się i trochę się boję tej granicy szukać. Flashbang jest owszem przydatny, ale go sobie na razie zostawimy. Apteczkę... Wystarczy, że mamy ziółka póki co przy sobie. Deski zostawimy. Wydajny proch... Dobra. Dobra, mamy miejsce. Mamy miejsce. Powiedz to Marvinowi. Wait, what? To jest na górze, przepraszam, źle poszedłem. Na górze jest ciekawiej. Jezu, ta gra musi być naprawdę potworna na trudnym poziomie. Co to jest? Zabierz to. Dobra, na górę, pędzimy. Nie, tutaj, przepraszam. Tutaj. Zabieramy medalion. Drugi. I zabieramy to. Okej, okay, i na razie to jest wszystko. Wow, what the fuck? Czy oglądam skoki? Nie zdarza mi się nigdy właściwie. Znaczy dobra, przepraszam, skłamałem. Zdarza mi się, kiedy moi rodzice wpadają z wizytą. Albo kiedy jedziemy do Anki rodziców. Straszne są te drzwi, to naprawdę jest bardzo nieprzyjemne, niepokojące. Czekajcie, gdzie było... Aha, tu jest miejsce na drugi medalion. Użyj. Dobra, jest taki mały update'ik. Czy Marvin z tej okazji wstanie? Nie wstanie. I teraz pytanie. Gdzie było przejście? Chyba tędy. Do tej figury kamiennej. Tak, już pamiętam. To się szło na górę, do pokoju, w którym byli podpaleńcy po helikopterowi i... A, jeszcze jedno. Bo ja mam pokój cały czas do zahaczenia na drugim piętrze, na drugim F. Biblioteka, biuro. Okej, okay, to potem musimy się tutaj udać. Przejście przez bibliotekę i... G. I tu będzie safe. I bateria, i czerwone zioło przegapiłem. Patrzcie, to nawet nie wiedziałem. Dobra, podpaleńców nie ma. Ich już ogólnie chyba nie będzie. Dobra, mamy lewą rękę z książką. I teraz taki zestaw dopiero możemy użyć. Zaskakuje, zwalnia berło, które... Nie wiem, obstawiałbym, że da mi klucz z drugim wzorkiem. O dziwo, nie ma tu nic więcej ciekawego. Co my potrzebowaliśmy? A, dobra, tu była potrzebna korba jakaś. To z korbą jeszcze podziałamy. No dobrze, zaraz. Ja najpierw chcę do sejfu lecieć. Daj mi żyć. Off-top, czy zdarza się tobie odpalać gry z PS Plus i czy nie masz wrażenia, że są to jakieś odpady, na przykład Darksiders 2 nie ma dźwięku
Nie ma dźwięku, Badlands wyłącza się, Steep zawiesza się na milion lat. Nie, nie, zboże. Przede wszystkim w gry z plusa gram stosunkowo rzadko, bo zwykle po prostu mam wcześniej okazję je ograć. Zanim jeszcze trafią do plusa. Natomiast nie miałem chyba jeszcze nigdy takiego przeczucia, że są jakieś niedowartościowane te gry. Że są jakieś wybrakowane. Co tu się dzieje? Jestem na złym piętrze, bo jestem na trzecim. Ale to nic, bo tutaj mamy proch strzelniczy, który przegapiłem wcześniej. Jak ja stoję z miejscem w ekwipunku? Dobra, dobrze stoję z miejscem w ekwipunku. Subcio, dwa sloty. Tu coś jeszcze jest, najwyraźniej. A, bo my tu chyba w ogóle nie podchodziliśmy. Od razu uciekliśmy jak... Torba na biodra. Jak mi dobrze! O Jezu, jak mi dobrze! Dwa dodatkowe sloty w ekwipunku. Dobra, tu będziemy potrzebować troszkę pierdutów, srutów tutów. Więcej ammo, dobrze. Dobra, musimy znowu tutaj się przeczłapać przez tych typów. Nie! Posrało! Jesus! Czy tędy zejdę? Przejdę? Cokolwiek? Nie. Musisz mieć pełne przejście, rozumiem. Czekajcie, bo ja nie pamiętam, co to było. To powinno być tam nie ma wyjścia, nie ma przejścia. No dobra, to nic, to lecimy naokoło. Wiesz co, wolałbym nie strzelać w C4, będąc z nim w jednym pomieszczeniu. Kolego, poproszę cię tutaj na szybko. Ciebie tutaj, dobrze. I ja wychodzę. I elo. Na dół. Okej. Kiedy ja ostatnio oberwałem? Oj, nie pamiętam. Wiesz, no mam cały czas ten pomarańczowy stan. A nie chcę zużywać pełnego leczenia na stan pomarańczowy. Lepiej zrobić to, kiedy mam czerwony. Dobrze. To było 9 lewo, 15 prawo, 7 lewo? Tak spróbuję, bo mi się tak wydaje. A przepraszam, o, super, brawo ja. Już źle zacząłem. A nie, dobrze. 9 lewo. 15 prawo. Super. 9 lewo. 15 prawo. 7 lewo. Dzień dobry. No nie, nie, co? Święta nadeszły! Dwa, cztery sloty łącznie przez chwilę dosłownie. Nie wierzę. Ale dobrze. No to ja mogę grać. Teraz shotguna bierzemy i ciśniemy przed siebie. Oramy zombiaki, wygrywamy w giereczkę easy, potem odpalamy na hardzie. Poszło. Dobra. Marvin, jak tam? Mordeczko. Jak się trzymasz? Co się dzieje? A zanim zejdziesz jak na balkonie odbędziesz, który jest na zewnątrz, to polecam zrobić wszystko, co możesz zrobić, bo potem trudno będzie... Nie bardzo rozumiem, Lemon, co masz do przekazania. Może to i lepiej, bo może bym to odebrał jako spoiler. Ale będę to myśl zapewne miał gdzieś z tyłu głowy w najbliższym czasie. Pokój... Aha, dobra, to są te rzeczy. Tu mi nadal czegoś brakuje. O, dobra, to wiecie co, wróćmy w sumie do tego biura.
skoro coś tu przegapiłem. Coś tu przegapiłem. A, bo tu jest całe pomieszczenie z boku. Jak tam się wchodzi? Tam gdzieś? Tam się gdzieś wchodzi. Nie. A nie, przepraszam, to jest recepcja, to jest w ogóle inne pomieszczenie. A, nie było tematu. Dobra, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Może te szafki? Tak, te szafki. Amunicja, pięknie. Odhaczone, odhaczone. Panel ciemnia. W ciemni jeszcze mogę coś zrobić, ale na razie nie mam tam nic do wywołania. Czyli ogólnie pierwsze piętro póki co mam w miarę zrobione, powiedzmy. Nie, tu w ogóle nie zajrzeliśmy. Widzicie, mamy tu jedne drzwi, do których w ogóle nie zajrzeliśmy jeszcze. To idziemy tam od razu. Troszkę się bojkam, bo tam zostały przynajmniej 3 zombiaki w tej części. Więc zrobimy sobie zapis. Ciekawe, jak trudna jest tutaj platyna. Podejrzewam, że jest nieco wymagająca. Dawaj, latarkę. Dobra, czysto. Lol? Są deski. Bierzemy. Jest amunicja. Super, bardzo dużo amunicji. I to wszystko. No właśnie. No to nie było jakieś super potrzebne. No nic, no będę musiał poczyścić te wszystkie rzeczy. Ile mam platyn? 84? 84 chyba. Zresztą wczoraj chyba wbiłem jedną. Wczoraj zdaje się wbiłem... Nie, przedwczoraj, przepraszam. Przedwczoraj wbiłem. Zdaje się, że jak zjedziesz sobie na dół na te panele pod streamem, to chyba jak klikniesz panel w co gram, to przeniesie cię do mojego profilu PSN na PSN Profiles i tam będziesz sobie mógł zobaczyć, jak u mnie z platynkami wygląda sytuacja. Wiecie co, ja widzę, że stuknęło właśnie 200, stuknęły właśnie 2 godziny na streamie, a to prawdopodobnie będzie oznaczało, że czas się zbierać, szczególnie, że jeszcze dzisiaj nie jadłem obiadu, także muszę zrobić obiadek, zająć się troszeczkę życiem. No i to chyba tyle. Jest szansa, że pojawię się jutro ze streamkiem koło godziny 18 z hakiem i najprawdopodobniej będzie to kontynuacja Residenta 2, bo gra mi się fantastycznie i zresztą widzę, że wy jesteście również fajnie zaangażowani. No właśnie obiad, nie kolację, dlatego rozumiesz mój pośpiech, mam nadzieję. Nie, moi drodzy, dzisiaj naprawdę już koniec. Ja zawsze streamuję w takich sesjach dwugodzinnych, bo dla mnie po prostu więcej to już jest trochę uciążliwe. Ale bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało granie w Residenta 2. Na pewno będziemy kontynuować w czasie najbliższym. Standardowo zachęcam do zostawienia followa na streamie, to zawsze dobrze działa. No i przede wszystkim będziecie otrzymywać informacje o tym, że stream ruszył. A ja już wam wrzucam... O właśnie. Co? Nie poszło? No to nie. To wpiszę manualnie. Patrzcie, aż taki będę miły. Discorda mojego wam wpiszę. To jest mój Discord, to jest taki komunikator tekstowy, tam mamy fajną społeczność, gadamy o grach, serialach, muzyce, filmach, książkach, pierdołach i tak dalej. A adresę z wam jeszcze wrzucił linka do mojego YouTube'a, tak również prowadzę. Dobra, w każdym razie już tyle, jeśli chodzi o reklamowanie się. Ja znikam, życzę wam dobrej nocki, moi drodzy, żeby wam się zombiaczki przyśniły w dniu dzisiejszym i nastawiły was pozytywnie właśnie na kolejny tego typu streamek. Jeszcze patrzę, komu was mam zostawić pod opiekę. Kto tutaj sobie streamkuje? Kto tu sobie streamkuje z czymś ciekawym? Nuda.
O, dobra. Albo nie. To jest zły pomysł. To jest zły pomysł, bo tam będą spoilery. O, super. Znalazłem fajny streaming. Graba, słuchajcie, gra dzisiaj w Kingdom Hearts 1,5. A jako, że Kingdom Hearts 3 teraz robią fajną robotę, to idźcie do graby. Pozdrówcie go ode mnie i pogratulujcie mu doboru fajnej gierki moim zdaniem. Pa, pa. Akurat przyszliście chyba na jedną z ostatnich walk.